Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam w tę sobotę na spotkanie ze mną na Kaszuby, w Ostępy, w głuche Ostępy. Spotykamy się w ogóle na odludziu w cudzysłowie. Zapraszam Polaków do polskiego hotelu Keystone. Właściciele zaprosili mnie na spotkanie w Kistowie. To są Kaszuby, godzina 17. 11 czerwca, sobota, godzina 17. Przyjedźcie, tam można u Polaków przenocować. To są polscy gospodarze, myślą po polsku, działają po polsku i mówią po polsku i nie boją się. To też jest bardzo ważne. Hotel Keystone, Kistowo. Widzimy się w tę sobotę o godzinie 17. Niech będzie nas po prostu dużo. Te spotkania sprawiają ogromną Friday satysfakcję, ponieważ spotyka się cały element zbędny, mnóstwo zapomnianych ludzi z terytorium przemarszu, a tak naprawdę spotyka się tam sporo wolnych, dumnych Polaków, którzy myślą, działają samodzielnie i są pełni pokornej godności, którzy chcą po prostu żyć godnie w swoim własnym kraju, a nie być obcokrajowcami na własnym terytorium. Kiedy prawdę można mówić tylko szeptem, oznacza to, że kraj został zajęty przez wrogów. To jest prawda. Proszę Państwa, burza na Pacyfiku. Co się dzieje? Opowiem Państwu, co ostatnio zrobiły Stany Zjednoczone, administracja Joe Bidena, bo stała się nagle proaktywna. Stała się bardzo Daleki Wschód i Azja Południowo-Wschodnia nigdy nie znikła i nie mogła zniknąć z horyzontu wyobrażeń politycznych Stanów Zjednoczonych. To kluczowe terytorium i Trump, i teraz Joe Biden, poprzednio jeszcze Obama dopilnowywali, aby pierwsze wizyty, główne wizyty, ważne wizyty miały miejsce właśnie w Tokio, w Seulu, na Filipinach, w Australii, w innych krajach, w Wietnamie czy w Indiach, bo to jest, jak Państwo wiecie, rejon świata o kluczowym znaczeniu. Nie będę tutaj powtarzał tych frazesów o tym, że cały XXI wiek będzie kreowany w tym regionie. Ile tam PKB, 70 czy 60 ponad, już nie pamiętam, światowego, tam jest produkowane i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo aspirujący region, region, który jest perspektywicznym regionem i region, w którym się oczywiście, tak jak na Bliskim Wschodzie, ale tam szczególnie, wszyscy się zbroją, bo widzą, że już nie tylko słychać grzmoty, ale już walące pioruny na zachodnim Pacyfiku. I Jake Sullivan, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych na konferencji niedawno w Waszyngtonie, z taką dumą powiedział, z taką pewnością stwierdził, że wyjazd Joe Bidena, o którym za chwilę powiem, na Daleki Wschód, odwiedził Tokio, odwiedził Seul, tam otworzył nowe ważne inicjatywy, za chwilę o nich powiem. I Jake Sullivan powiedział, to ta podróż i ta stanowcza polityka amerykańska, która w istocie chce wzmocnić lub utworzyć cały blok sojuszy antychińskich, bo to wszystko jest przecież przeciwko Chinom prokurowane. Ta wizyta prezydenta, lidera Stanów Zjednoczonych pokazuje, że Stany Zjednoczone są w stanie, nomen omen, jednocześnie prowadzić wojnę z Rosją, a jednocześnie szykować przyszłe pole bitwy, a właściwie już trwające, już funkcjonujące pole bitwy na Dalekim Wschodzie. Zanim przejdę do tego, co Stany i co Joe Biden tam zadeklarował, uwaga o ogólnym charakterze. Eurazja oczywiście, jak Państwo wiecie, stanowi jedno pole bitwy traktowane przez Pentagon jako jednolity teatr wojenny. W związku z tym i Ukraina, która jest bardzo uważnie obserwowana przez cały świat, jest tym bardziej obserwowana szczególnie przez kraje Azji Południowo-Wschodniej. Pytanie natury podstawowej, czy Stany Zjednoczone, czy Joe Biden, jego administracja podjęła słuszną decyzję w zeszłym roku, rzucając wyzwanie i Rosji, i Chinom, i całemu globalnemu południu, idąc przeciwko nim tylko na czele tego maleńkiego klubu jednomyślności o nazwie tam NATO i Zachód, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Południowa Korea. Wielu ludzi twierdzi, że popełnili błąd. Ja także twierdzę, że Ameryka, jeżeli
dalej będzie trwała w tym konstrukcie, w tej polityce, poniesie klęskę. Tak, to prawda. Stany Zjednoczone nadal posiadają i zasoby ludzkie, zasoby finansowe, zasoby intelektualne do tego, żeby pomimo świadomości słabości swojego potencjału w stosunku do tych głównych strategicznych oponentów, mają na tyle ułożone już wcześniej karty przez siebie, żeby wykorzystywać wszystkie niezbędne, dostępne narzędzia do tego, żeby rozwalać Chiny. Od prób rozwalenia poszczególnych krajów od środka, nacisków finansowych. Zostawmy, na ile to wszystko jest skuteczne, nieskuteczne. Na Rosję akurat okazało się, że to było nieskuteczne. Mogą bardzo dużo jeszcze działać na polu dywersyjnym, wywiadowczym, wojskowym, przekupywać poszczególne kraje. Tym niemniej, widać mimo wszystko, że te rozwiązania, które stosuje Waszyngton, są działaniami nieskutecznymi, są działaniami słabymi, są działaniami z zakresu rzeczywiście Pekin i Moskwa mają rację, jakby pokazujące to myślenie zimnowojenne, postzimnowojenne Waszyngtonu. I o ile mogą mieć przewagę na płaszczyźnie informacyjnej, to widzimy na Ukrainie, że rzeczywistość pola bitwy i zajmowane tereny przez Rosję, to, że zbudowała sobie już trwały pomost łączący Krym z resztą Rosji, łączący, jeżeli dalej tak pójdzie, to zajmą także Odessę, odcinając całkowicie obwód kijowski od morza, zostawią temu komikowi obwód kijowski i Wołyń, może tam Polacy niedługo wejdą, mówi się o jesieni, mówi się o lecie, zobaczymy, kiedy Polacy mieliby zostać razem ze Żmudzinami zaangażowani na Ukrainie. Tym niemniej te rozwiązania, które stosują Stany Zjednoczone, okazały się nieskuteczne. Okazały się mało skuteczne, a na Rosję, wobec Rosji, a tym bardziej zobaczymy, co Stany Zjednoczone, które ewidentnie szykują sobie już Azję Południowo-Wschodnią do rozpoczęcia konfliktu z Chinami. Bo może tam w Waszyngtonie stwierdzili, że już czas najwyższy. Nie mamy co czekać, bo im dłużej będziemy czekać, to będziemy w tej samej sytuacji, w której był Adolf Hitler. W 1938 i w 1939 roku on musiał działać i musiał proaktywnie prowadzić swoją politykę rewizjonistyczną, a to Stany Zjednoczone są rewizjonistycznym mocarstwem, nie Rosja i Chiny. Uwielbiam, jak oni kłamią na potęgę i wmawiają ludziom, przeinaczają fakty. To klasyka dla Waszyngtonu i dla Nowego Jorku. Tymczasem rewizjonistą, wielkim rewizjonistą są dzisiaj obecnie Stany Zjednoczone, które chcą zniszczyć, naruszyć i zmienić obecny porządek światowy oparty o ONZ, ponieważ on ogranicza możliwości ratunku Stanów Zjednoczonych z tej niedobrej sytuacji. Profitariuszami są obecnego porządku światowego opartego, architektury bezpieczeństwa opartego o ONZ, są Chiny i Rosja, a nie Stany Zjednoczone, więc Stany Zjednoczone zrobią wszystko, aby wywrócić ten stolik, który do tej pory już oni nie chcą przy nim grać. To już nie jest dla nas, dlatego że nie możemy sobie, a chcą go wywrócić, dlatego że każdy rok oddala szansę na zwycięstwo. To COVID był taką prefiguracją III wojny światowej. To COVID był takim testem, próbą pokazania Chinom, że zdyscyplinowania Chin, bo oczywiście, że w wielu aspektach akcja covidowa była wielopoziomowa i w wielu aspektach było to, jeżeli chodzi o władzę i kontrolę, jeżeli chodzi o depopulację i kontrolowanie ludzi, to była akcja ponad podziałami. Możemy się różnić, możemy skakać sobie z nożami do gardeł, ale są kwestie, tak jak COVID to pokazał, gdzie Kreml mówił jednym głosem z Waszyngtonem. I Waszyngton mówił jednym głosem z komunistyczną partią Chin. Joe Biden, Donald Trump, i który na początku stawiał opór, ale później także już wszedł w tę hagadę, a zwłaszcza teraz Joe Biden, mówił jednym głosem z komunistyczną partią Chin. Będę za chwilę mówił o dalekim wschodzie, o krajach Azji i Pacyfiku. Zobaczmy, co się dzieje w Nowej Zelandii. Masowe wymieranie ludzi po tych akcjach tynkturowych,
po tych dobrych wlewach z tą dobrą substancją, która powoduje rozanielenie, która powoduje po prostu dobre samopoczucie u ludzi, o czym dobrze wiemy. Więc wszystko jest w grze i Ameryka ewidentnie, wizyta Joe Bidena w Tokio w drugiej połowie maja, gdzie on tam bardzo dużo mówił o nowych technologiach, gdzie mówił o współpracy koreańsko-chińskiej w zakresie technologii, półprzewodników, produkcji chipów. Ewidentnie chcą wykorzystać technologię i dynamikę i sukcesy w tych dziedzinach Korei i Japonii po to, żeby wykorzystać je jako wehikuł przez Stany Zjednoczone do zbudowania nadgonienia i później zbudowania przewagi względem Chin. Stany Zjednoczone na Dalekim Wschodzie, tu na Półwyspie Europejskim, mają swoją całkowicie zwasalizowaną bandycką strukturę o nazwie NATO. Na Dalekim Wschodzie robią to, działają w ten sposób, że budują takie konstrukcje jak Quad, oparte o Stany Zjednoczone, Australię, Japonię i Nową Zelandię, lub jakiś tam AUKUS, dodatkowa konstrukcja oparta o Australię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Pan Joe Biden ogłosił nową inicjatywę indopacyficzne, gospodarcze, framework, nie wiem jak to przetłumaczyć, konstrukt oparty o i zaprosił do tego i ogłosił powstanie tejże inicjatywy w Tokio 23 maja podczas swojej wizyty w Tokio. Zaproszone zostały i obecne były także na inauguracji tej inicjatywy amerykańskiej Australia, Indie, Brunei, Korea, Malezja, Nowa Zelandia, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam i oczywiście Japonia. Joe Biden powiedział tak: kształt XXI wieku tworzy się tu, na terenie Indo-Pacyfiku, na naszym terenie, bo Amerykanie oczywiście, tak jak Chiny próbują wejść do Arktyki, twierdzą, że także są krajem arktycznym, tak samo tu kraje grupy ASEAN, kraje Azji Południowo-Wschodniej, Ameryka czuje się tutaj współtowarzyszem tego regionu, właściwie członkiem tego regionu, bo przecież w połowie maja pan Joe Biden zaprosił kraje ASEAN na szczyt. Waszyngton, Stany Zjednoczone, kraje ASEAN. Joe Biden, kształt XXI wieku tworzy się tu, na terenie Indo-Pacyfiku, na naszym terenie. To tutaj powstaje 60% globalnego PKB. Stare hagady oczywiście są ogrywane przez Stany Zjednoczone i przez elity australijskie i nowozelandzkie. Oni cały czas mówią o tym, bo to są lewicowe z natury rzeczy elity, więc oni cały czas mówią o tym climate change czy o plandemii. To są wszystko hagady, to są wszystko opowieści zmiana klimatu, później plandemia, do budowania dominacji nad oponentami, dodatkowo służące do niszczenia rynków konkurencyjnych i przejmowania tychże rynków konkurencyjnych, a tak naprawdę to są narzędzia wojenne. Jak powiedziała pani Ardern, wyjątkowa pani premier Nowej Zelandii, bardzo ją lubię, to szydera, że era post-covidowa, po-covidowy świat będzie nową erą. Oni nawet się nie kryją, że już jest. COVID był początkiem nowej ery. Nowej ery i pani Ardern, kiedy pan Biden otwierał ten IPEF, Indo-Pacyficzne Forum Framework Gospodarczy, pani Ardern powiedziała, że cały Indo-Pacyfik, strefa Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego, powinien być prosperujący i bezpieczny dla wszystkich wobec zapędów Chin oraz bezpieczny dla elit. Ze względu na to, że i wszyscy tam, Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia, elity tychże krajów, wiecie na co zwracają uwagę podczas tych wystąpień na Dalekim Wschodzie? One oczywiście zwracają uwagę na Chiny i na problem Chin, ale zawsze są czujni i po COVID-zie zwracają uwagę na to, że zagrożenie także istnieje wewnątrz poszczególnych krajów. Co to za zagrożenie? To wy. Wszyscy wolni ludzie,
wszyscy wolni ludzie, oni się tego boją. To dlatego z takim silnym natężeniem, bo oni boją się oczywiście rewolucji. Oni boją się rewolucji. Oni się boją kontrrewolucji właściwie. Oni się boją kontrrewolucji. To widać wyraźnie po COVID-zie. To było widoczne bardzo po tych strzelaninach w Stanach Zjednoczonych, kiedy nagle wszyscy po raz kolejny, ale ze szczególnym natężeniem, obudzili się, że trzeba zabrać broń Amerykanom. Trzeba zabrać broń Amerykanom w kontekście nadchodzących, w perspektywie nadchodzących wyborów prezydenckich. Bo te wybory prezydenckie będą charakteryzowały się w moim poczuciu głębokim, wysokim poziomem niepokojów społecznych. Tam dojdzie, Ameryka jest tak podzielona, Ameryka jest tak zdewastowana wewnętrznie, kulturowo, cywilizacyjnie, że zamieszki, których byliśmy świadkami już 2 lata temu, w 2020 roku, pamiętamy, niedawno była rocznica śmierci George'a Floyda, nie widziałem w Warszawie żadnych nastolatek, żadnych Julek płaczących, chodzących z ołtarzykami o George'u Floydzie, już zapomnieli o nim, ale będą inne George'e Floydy. One lubią zawsze w buziach trzymać takie George'e Floydy, te Julki, bo bez tych George'a Floyda w buzi to one nie wiedzą, co mają mówić. W związku z tym nikt nie pamięta ani o George'u Floydzie, ale my pamiętamy, co się działo z Ameryką. I to, co się działo z Ameryką latem 2020 roku, w szczycie kampanii wyborczej Joe Biden przeciwko Trumpowi, będzie było małym nikim w porównaniu z tym, co będzie się działo już niedługo, w przyszłym roku, kiedy będzie kampania prezydencka, a Donald Trump będzie chciał wrócić, i to wrócić w wielkim stylu, żeby pokonać Joe Bidena. A Joe Biden i cała wszystkie te załgane, tak zwane elity, które stoją za nim, zrobią wszystko. Zrobią wszystko, aby Trump, żaden nasz bohater, żaden tam, dla mnie to tam taki sam, no nie taki sam, podobny wróg cywilizacji i chrześcijaństwa i cywilizacji chrześcijańskiej, jak tam Joe Biden. To żadne niewielkie różnice, tam są niewielkie różnice, ale Joe Biden i ta ekipa będzie robiła wszystko, żeby on nie wrócił na stołek prezydenta. I zrobiono wtedy wszystko, jeżeli chodzi o przewały wyborcze, bo Joe Biden jest uzurpatorem na tronie prezydenta, że można byłoby się spodziewać, że i także z pomocą Rosji, i z pomocą Chin dojdzie do jakiegoś dużego kryzysu wewnętrznego, do rozpadu może Stanów Zjednoczonych. Także całkiem być może, że to skończy się, ta cała wyprawa Joe Bidena, geopolityczna, przeciwko Rosji i Chinom, może skończyć się malowniczą katastrofą. Nie cieszy mnie to. Nie cieszy mnie to. Nie cieszy mnie to. Tak, to prawda, macie Państwo rację, zniszczyć Amerykę to jak wynaleźć lekarstwo na raka, ale taki podmiot silny, który będzie widział, że upada, zrobi wszystko, aby innym zrobić jeszcze gorsze piekło, niż ma tutaj wewnątrz. Inicjatywy amerykańskie to poza podróżą do Joe Bidena na Daleki Wschód, to właśnie ogłoszenie tego Indo-Pacyficznego Gospodarczego Forum w Tokio, zwołanie także szczytu krajów ASEAN w Waszyngtonie w połowie maja, to też było, wszystkie te działania miały charakter oczywiście antychiński, plus oczywiście wielka podróż Joe Bidena do Tokio i do Korei Południowej, zawsze z perspektywą tajwańską, i tam wszyscy już czekają, tam na Dalekim Wschodzie oni już mają dawno miecze naostrzone i schowane tylko pod płaszczami. Pytanie, kiedy ich tylko użyją, bo na Półwyspie Europejskim, jak widzimy, Stany Zjednoczone rozpoczęły trzecią wojnę światową nad Dnieprem ku naszemu nieszczęściu, bo wiele jest niejasnych, ale bardzo zapewne niebezpiecznych implikacji dla nas, dla naszego państwa i dla naszego narodu. Widzimy się w tę sobotę o godzinie 17 w Kistowie, w hotelu Keystone. Zapraszam serdecznie. Zapraszam do moich dodatkowych nagrań, wykładów, listy lektur. Na kontakt do mnie jest pan@nikt.pl. Proszę do mnie napisać, odpowiem, co trzeba zrobić, żeby zostać moim mecenasem i otrzymywać te materiały. Plus oczywiście serdecznie dziękuję za wsparcie, które otrzymuję ze strony Państwa na mój nowy projekt. Wyrok w mojej sprawie 14 czerwca. Dziękuję za wsparcie i modlitwę. Dziękuję za to, że byliście na procesie. Dziękuję Państwu serdecznie. Dobrzy z Was ludzie. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia w tę sobotę.